Cześć, z tej strony Farali, witam w hello i nowym odcinku z gry Last Done Rev Survival. Moi drodzy, wróciłem dopiero co z Paryża i mam mega mocno zajechany wokal, ale obiecałem wam odcinek Halloweenowy, więc go nagrywamy. Ja teraz proponuję wszystkim zostawić łapeczkę w górę. Przypominam o umowie z Farelem, 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem i lecimy z następnym. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie dwa nowe eventy. Nie chodziło o rest stop, tylko o event, który kończy się 7 godzin. Katrina's Cmentar jest to jakiś event chyba meksykański. Tutaj niżej mamy event Halloweenowy. Pumpkin Field. Polećmy na początku sobie na Pumpkin Field. Napijmy się wody, bo nas mega sushi. Enter. Jakby co, z joystickiem nagrywam, mam go na kolanach, bo bardzo głośno szczekał i chciał, żebym go wziął na rączki. A korzystając z chwili czasu, jak ktoś jeszcze nie widział joysticka, tak on wygląda, jest to szpic miniaturowy, bardzo fajny piesek, ma swojego Instagrama, z pewnością teraz wam się wyświetla gdzieś tutaj na ekranie, możecie wbić i zafollowować. Aha, co my tutaj mamy? Za 35 zębów dostajemy energetyka, za 20 oczek dostajemy pumpkina, to chyba był helmet, o ile się nie mylę. I za 3 mózgi dostajemy kosę. Dobra, moi drodzy. Bardzo chyba będzie łatwe zadanko. Zobaczmy, co jest w skrzynce na listy. Jedzonko, dobra. Wintores jest prawie, że zużyty. Weźmy sobie Glocka. Pierwszy zombiaczek. O, od razu oczy. I... zęby. Czemu to był jakiś nowy zombiak? Widzieliście to? Jakiś taki jakby w tym... O! Jakby był w tym armorze. Jak on się nazywał, ten armor, mordeczko? Ten armor się nazywał... Reinforced, okej. Okay. Reinforced armor. Ritual bench. Jakiś mamy ołtarz rytualny. Za chwileczkę go sobie skraftujemy. Przy okazji ukończyliśmy jakieś zadanko. Tutaj z pewnością musimy podświetlić sobie pumpkiny. Okej. I teraz powinny zombiaki przybiegać. Jak widzimy, przybiegają. Okej. Ej, fajny ten flotter blotter. Jak on wcisnął tą dupę grubą w tą kurtkę? Kolejna dynia, jeżeli przeszkadza wam mój głos, to bardzo was przepraszam. Nie wiem, co mi jest. Już tak mam od 4 dni. Z pewnością po tym afterparty w Paryżu na szczycie wieżowca. Zapraszam do obejrzenia wideovloga, który się pojawi prawdopodobnie jutro na kanale. Okej. Okay. Karta bunkier alfa, wiosło. Super. Raz, dobra. Wow, weapons broke. Uleczmy się. No i dobra, pozamiatani. Raz, dwa, trzy, osiem. Pyk. Pyk. No i super. Lut otwarty, tu było otwarte. Tu jeszcze lucik. Wiatrak się kręci? Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj. Worki na śmieci. Ale tutaj coś śmierdzi. To chyba jest gnój wysypany, bo tak paruje. Klej weźmy. Chyba tak. A nie! To ja tak śmierdzę, bo się nie umyłem. LOL. Dobra, kolejna dynia. I tu jeszcze zaczyna robić niebezpiecznie. Dobrze, to tylko blotery, ale postaram się je właśnie, o, zbejtować. Jeden pobieg za płot. Dobra, git. Ciekawe, czy już wystarczającą ilość nazbierałem tych zębów. Raczej zębów to na pewno. Mózgów w sumie też. Czy nie? Czy mi je nie wypadł jeszcze mózg?
Ty, mózg mi jeszcze nie wypadł. A, dlatego potrzebowali tylko dwa mózgi, no dobra. Dobra, ładuj go na dziurę. Lewy, prawy, lewy. Bomba w oko. Super. Glock. Otwórzmy sobie tutaj ładnie. Hyc. Wow, 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 wow! Co to było? Co to jest? Witch jakaś. Ej. Czy to nie jest ta sama witch, co możemy ją spotkać na jakiejś tam strefie? Z witchką? Dobra, dobra, dobra. Joystick, nie bój się. Siadaj, nie bój się. Ej, lajcik. Dobra. Nice. Myślałem, że mnie podhaczy. No leż, piesku. Zaraz znowu będziesz szczekał, że chcesz na rączki i będziesz mi przeszkadzał w nagrywaniu. Kładź się. Okej. Okay. Witchka pokonana. Come tomorrow. No dobra, wrócimy sobie jutro. Weźmiemy tak. Pyk. I pumpkina. Equip. No i super. Ja zadowolony. Jak najbardziej. Ej, kozacko to wygląda. Naprawdę szanuję. Miałem kiedyś gdzieś ten helmet, ale... O ile dobrze pamiętam, to on mi zniknął, kiedy się Halloween skończył. Chyba coś takiego było. Dobra, wracamy, idziemy zobaczyć na Dia de Muertes, coś takiego. 7 godzin ten event trwa, a ten też 7 godzin. Dobra, czyli ewentualnie jutro będę mógł sobie przyjść i go wykonać. Teraz jestem bardzo ciekawy, bo w tamtym roku pamiętam, że tylko jeżeli chodząc po strefach mogłeś dropić te rzeczy Halloweenowe, czyli oczy, mózgi i zęby. Teraz fajnie, że nam zrobili ten event z pumpkinami. Otwierając pumpkiny przychodzą... Czekajcie. Wow, było ciepło. Otwierając pumpkiny przychodzą do nas zombiaki. I czy tylko na tej strefie one będą przychodziły, czy też na każdej strefie innej? Zaraz to sprawdzimy. Tutaj sprawdźmy, co gości miał. Też miał gloczka. Zróbmy tak, tak, to mi niepotrzebne. To gitara, paliwko się przyda. Wodę weźmy, zestakujmy. Za jedzonko, jedzonko i tak musimy zjeść. Tikety niepotrzebne, ale 13 tych to zawijam od razu. Bez pytania. Zamiast tego gloka. To jakiś jest pattern nowy, czy nie? Ej, to nie jest jakiś pattern Halloweenowy? Kurczę, nie widzą, szkoda. Fajnie by było, jakby gdzieś mi spadł jakiś nowy patternik. Bym był mega zadowolony. Alright, drive. Dobra, zobaczmy teraz, co się dzieje na tym evencie tutaj. Ponieważ jesteśmy blisko. Paliwa zostało mi 6, kurczę. Słabiutko trochę. Okej, okay, Luchador, czyli to jest event meksykański. Jak wiemy, Meksykanie nie chodząc na swoje groby, no to oni robią tam imprezki takie. Przynoszą jedzenie, bawią się. My w Polsce inaczej troszeczkę to obchodzimy. No jestem... Czekajcie, drapię się po uchu. Jestem właśnie ciekawy, czy będziemy po prostu robili to jakąś imprezkę. Grave, musimy jakieś pońcy. Place the grave, made the ritual bench. Aha. Czaję bazę. Dobra. Ok, jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, co potrzebujemy do skraftowania Ritual Bench'a. Learn za zero? Czemu learn za zero? A, bo to jest eventowe. No dobra, rozumiem. Ok, drzewo, liny, 5 scrap metals. Craft. Ok, zbudujmy nasz Ritual Bench. Można go postawić tutaj. Postawmy go w byle jakim miejscu. Jestem mega ciekawy, co potrzebuję, żeby stworzyć te graveyardy. Joystick, cichutko, mordo. Świeczki! Skoro mam wziąć świeczki? Dobra, sprawdźmy, może coś dostaliśmy w inboxie. Jest! Ritual Book. Dobra, dobra, ty! Ej, dobre to jest. Full version 2349. Aha, czyli ulepszymy sobie i wtedy będziemy dostawali więcej zadań, tak? Za pieniądze. To super event Halloweenowy. Take. Dobra, dostaliśmy 2 czaszki, 5 kwiatków. Super. Super. Okej, okay. 5 piwek, 20 cegieł. Musimy zarobić kolejne zdanko. Kill Fred from Pumpkin Field
Killjoe, the Bumpkin of the Farm. Czy lecimy na farmę, wyjaśnić jakiegoś bumpkina? I am thirsty, w sumie racja, mordo. Latareczkę zawijamy. Rotten Yoko. No i jestem ciekaw, czy będzie właśnie z tych zombiaków. Spadał jakiś lód właśnie w postaci oczek i mózgów, czy tylko na tamtej po prostu strefce. Na razie nic jeszcze nie spadło. A już powinno, jeżeli jest zombiak inwentowy, to za każdym razem z niego coś spadało. Przynajmniej było tak w tamtym roku. Wow, wow. Wow, 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 wow. Ej, mocne te wilki. Nie no, leżę. Czy nie leżę? Dobra. Jakoś uszłem z życiem. Uszedłem z życiem. Super. Super. O kurde. Ból. Alright. Ból leży. Tu mamy już wszystko prawie że wyjechane do cna. Szukamy bumpkina na farmie. Tylko, że ja wam powiem, że ja w ogóle nie przypominam sobie, że gdzieś jest taki boss. Czekaj, tu na pewno w krzakach był jakiś goście. Jak się otwierało tamtą skrzynkę, to zombiaki wyskakiwały z siana. Może gdzieś tutaj on jest. Dobra, leży. Otwórzmy. Czy coś się będzie działo? Paliwo. Marchewkie. Dobra. Nie, tutaj przybiegali ci rajdersi. Dobra, idzie coś. O kurde, giant. Nie no, jak go zbejtować? Przyjął. 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 Pięknie. Ej, nic się kompletnie nie sypie. To jest aż niemożliwe, wam powiem. Dobra. Głowa mu spadła. Znając życie, boss będzie na samym końcu mapy, że musimy wszystko pokonać dopiero, aby do niego dojść. Ravenger. Dobra, to jest boss. Powiem wam, że bardzo wysoko on wyszedł. Ostatnio tak daleko, to on się nie oddalał. Dobra. Dobra, jeszcze jeden strzał. Kurde, skończył się jednak. Ajajaj. Dobra, najsik. Big Bones. Tego nie miałem. Big Bonesów jeszcze nie miałem. O! No i super. Z pewnością do czegoś się przydadzą. Idziemy teraz mordeczki tak. Weźmy lepszą broń, jakąś taką, która ma więcej ammo. Ponieważ iż gdyż. Tu jest ból. Przyjdzie do mnie czy nie? Idzie. Bo tutaj gdzieś się pojawiają raidersi. Dobra, siad. No i są raidersi, o tym mówiłem. Wow, jak to szybko strzela. A, bo to chyba ten na upgrade'zie jest teraz. Dobra. Czaję bazę. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której
którą trzeba zanieść do Chainsaw. No dobra, to ciśniemy. Okej, okay, jesteśmy prawie przy pile. Tutaj stoi Rotten Yokel. Wyjaśniony. Zjedzmy teraz sobie marchewki. Marchewki opór zjedzone. Czy nam się uda teraz odstawić to na miejsce, żeby tego na dole zombiaka nie lorować? Dobra, udało się. Teraz Vintores w dłoń i ogień. O kurde, gruby. O nie, prawie mnie rozebrali do naga. Kurde, tam Raidersów itemsy zostały. No nie wierzę w to. Jak tu chłopie może być dętka. Dobra. Easy peasy. Gdzie on tam pobiegł? Obowiązkowo trzeba sobie zrobić jakieś modyfikacje do Vintoreza. Wtedy będzie mocno bił. Okej. Okay. Skrzynka udała się? Udała się. Czy ja mam ten cleaver? Mam. Cleaver mam. Forest magazyny nie mogę już użyć, bo już mam full. Ubierzmy się za to. Okej. Okay. Czyli pumpkin heada weźmy. Leczonko. Indyczka można zjeść, plejta zawijamy. Powiem wam tak. Dalej nie możemy wejść do tamtej komnaty i dalej nie znaleźliśmy tego pumpkin heada na farmie. Ej, gdzie on jest? No i nice. Puppy in a box. Kurczę, tego się nie spodziewałem. Tutaj potrzebujemy siekierkę. Ja niestety siekierki teraz nie mam. Tutaj nie widzimy dalej nikogo. I czy ktoś tutaj jest? Ups, jest! Joe the Bumpkin! Dobra! W takim miejscu! Task complete! Nice! Jeszcze tylko Red Bulla wyjaśnimy. Jestem ciekaw, czy spadło. Ajajajajaj! Dobra. Dobra, Brain. W sumie to na razie tyle, reszta mi niepotrzebna. I to było zamiast marmuru, tak? Tak, 5 minut skipujemy. Bierzemy nasz nagrobek. Resztę sobie odłóżmy tutaj, żebyśmy tego przypadkiem gdzieś nie przepili. No i lecimy zobaczyć, co za to dostaniemy. I zrobimy sobie pierwszy nagrobek gdzieś tutaj. Aha. I ten nagrobek dał mi tylko 25 punktów. Dobra, moi kochani, czyli przede mną nie lada misja, aby to wszystko odblokować. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo odcinki z gry Last Day on Earth Survival pojawiają się co aktualizację. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!